Piątek 11 lutego na ulicy Kasztanowej w Cieszynie odbyło się uroczyste otwarcie magazynu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty. Jest to drugi magazyn hospicjum w Cieszynie, w którym sprzęty medyczne można nieodpłatnie wypożyczyć. Kto może skorzystać z pomocy? Wszystkie osoby z Cieszyna, okolic, kto tylko jest w potrzebie, mamy godziny otwarcia, są w środę, na razie w środę od 10.30 do 12.00, w czwartek od 14.30 do 16.00. Pozostałe dni pod telefonem można również uzyskać czy informacje, czy nawet awaryjnie przyjechać. Przepraszam. Korzystać mogą wszystkie osoby, bo ten magazyn, który się mieści na ulicy Katowickiej 71, jest w dalszym ciągu w naszym, oczywiście gospodarujemy tam w nim, pożyczamy sprzęt, ale ze wskazaniem na osoby chore nowotworowo. Natomiast tutaj dla wszystkich pozostałych mieszkańców Cieszyna i okolic będziemy udostępniać ten sprzęt. Oczywiście w miarę potrzeb będziemy go dokupywać. To, co będzie bardzo potrzebne, to mamy taką możliwość i uzupełniać ten już dosyć spory asortyment sprzętu. Magazyn mieści się w budynku należącym do stowarzyszenia Być Razem. Hospicjum opłaca w tym miejscu czynsz za magazyn w wysokości 1400 zł miesięcznie. W hospicjum można wypożyczyć m.in. specjalistyczne łóżka, wózki inwalidzkie czy koncentratory tlenu. Sprzęt można zobaczyć w pokoju pokazowym. Więc jest łóżko przede wszystkim najważniejszy sprzęt, jaki służy, koncentrator tlenu, w tej chwili bardzo poszukiwana rzecz, podnośnik, toaleta, no i tak.